kolejna gitara Grzegorza Skawińskiego i myślę sobie, że to jest jedna z tych gitar, którą miałeś pierwszy w Polsce? To znaczy bezgłówkową, to taka była jedna z pierwszych, ale to był Steinberger, amerykańska gitara, częściowo wykonana z jakiegoś tworzywa sztucznego. To było coś w rodzaju jakiegoś grafitowo, coś tam w ogóle, nie wiem tak naprawdę, co to był za materiał. I szyjka była właśnie z grafitu, body było drewniane wtedy. Ta gitara jest cała drewniana, gitara szwedzkiej firmy Strandberg. Bardzo ciekawy instrument, ma krzywe progi, jak zapewne widać. To są tak zwane fan frets, albo inaczej multiscala. Czyli grając na przykład na strunach wiolinowych mamy skalę Gibsona Les Paula na przykład, a struny basowe są w skali Fendera, są dłuższe. Dlatego progi są krzywe i tak dalej, to się nazywa multiscala. Dlatego wszystkie na przykład jakieś przestery, riffy brzmią lepiej, bo struny są bardziej naprężone, że tak powiem, nie? Z jednej strony brzmią lepiej, z drugiej strony gitara sama w sobie ma mniej drewna, czyli powinny nie brzmieć lepiej. Te gitary są akurat bardzo specyficzne, te Strandbergi, bo one są generalnie, jak teraz patrz, piłka do metalu. Gitary są do rockowej muzyki specjalnie zrobione, zaprojektowane do takiego bardziej metalowego grania. Oczywiście też można grać czyste dźwięki na nich, ale wszystkie rockowe dźwięki się lepiej sprawdzają, nie? Jak grasz z wajchą, bo widzę, że wajcha jest twoim nieodłącznym atrybutem, planujesz sobie, kiedy wibrować wajchą, a kiedy wibrować lewą ręką, czy nie? To jest, u mnie jest to zupełnie naturalny proces. Ja w ogóle mogę powiedzieć, że wiem, kiedy powinienem to użyć intuicyjnie. Aha. Dłonie jakby mają taką pamięć mięśniową, że pamiętam w ogóle, w którym momencie, co powinienem zrobić i gdzie chcę usłyszeć dźwięk taki. Albo taki. U mnie to, ja po prostu jak nie mam wajchy, to mówiąc krótko, jak nie mam wajchy, to czegoś mi brakuje w ogóle. Jak gram na Les Paulu, to podświadomie ręką szukam tego ramienia tutaj, tremola. Zupełnie, no to jest jakiś tam obłęd. U mnie, tak jak już mówiłem, duża część artykulacji, wszystkie bendy w ogóle jakieś. To z jednego dźwięku, tak? A dlaczego tutaj jest potencjometr tonów? A bo tak mi się wydawało, że nie znalazłem takiej płytki na podmiankę i tu byłaby dziura, nie? Potencjometr tonu, no jest, ale rzadko go używam. To jest jedna z tych gitar, które są twoje ulubione. Dlaczego ta jest ulubioną? Wiesz co, no bo jest inna właśnie. Ma bardzo charakterystyczny gryf od tyłu, który nie jest półkolem, tylko coś w rodzaju takiej kolumienki, nie? Jeszcze zmieniający się profil jest tutaj, tu jest szeroko, tutaj jest coraz węziej i jakby pod kciuk jest to podcięcie. No i jest ciekawostka te progi. Jak w ogóle zaczynałem na tym grać, to miałem ogromny problem, bo jakoś w ogóle to mi się nic nie układało. I znalazłem na to metodę, nie myśleć o tym, że one są krzywe, tylko grać. No i w związku z tym staram się grać i nie myślę. Ale to jest gitara do zadań specjalnych, czy to jest gitara? To jest gitara do zadań specjalnych, to jest gitara raczej do rockowego grania. Mimo że ma podobny układ pick-upów, tutaj akurat trzy Kinmany są. No, nie gra tak jak Stratocaster, to nie ma takiej możliwości.
tylko go lekko przypomina. To jest wiosło do grania bardziej rockowego, które tam mi się czasem przydarza. Mhm. Na nowej płycie też sporo będzie. Mam też takiego Strandberga 7. Mhm. To jest dopiero wpiernicz, naprawdę, nie? Twoja płyta będzie też na 7, w sporej też części oparta? Też będą riffy też 7-kowe, ale płyta będzie zupełnie, w ogóle jest pomyślana jako kolaboracja z bardzo znanym, teraz nie mogę tego zdradzić, muzykiem jazzowym. I będzie to materiał taki zbliżony troszeczkę bardziej w kierunku fusion, instrumentalny, mówiłem to. To jest duże, duże wyzwanie. Bardzo mnie kręcą różne motywy w bułgarskiej muzyce, arabskiej, z tym, że grane na sposób rockowy, taką artykulacją, jak ja to gram. A możesz zdradzić, jak w dużej mierze ta płyta będzie oparta na improwizacji? Bo muzyka jazzowa też jakby powoduje na pewno sporo tam improwizacji. Myślę, że gitarzyści, mam nadzieję oczywiście taką, że będą zadowoleni, bo będą dużo dłuższe solówki niż zazwyczaj gram. Bo muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem krótkiej formy. Bardzo fajnie układa się krótkie formy, bo można budować napięcie w ogóle dosyć szybko. Znacznie trudniej jest zbudować napięcie w solówce, która tam ma, załóżmy, tam 64 takty na przykład. Jest bardzo długa, nie? Ma tam, nie wiem, 2 minuty się gra albo ileś tam, samo solo, nie? No to trzeba w ogóle inną strategię wybrać. W ogóle nie można od razu pojechać na pełnym gazie, no bo trzeba budować. To jest też, a nie mówiliśmy dzisiaj o tym, że też jak gram sola, głównie układam, nie? To bardzo ważne są te takie momenty styczne, jak ja to nazywam, nie? Jak sobie tam planuję, że muszą mieć dramaturgię taką, że czasami robię tak, że na początku już gram jakiś cios, no ale żeby napięcie tylko rosło, jak u Hitchcocka, tak. Nie, piorun walnie, a później napięcie już tylko rośnie, tak? No to trzeba mieć ten jakiś zapas i staram się tego zapasu szukać, a jak go nie znajdę, to nogi zapas. Bardzo jestem ciekaw tej twojej współpracy z tym muzykiem jazzowym, bo różne obrazy mi się w głowie pojawiają i też o tej improwizacji nie zapytałem bez przyczyny, bo zastanawia mnie, nie musisz oczywiście mówić, czy ta twoja kolaboracja będzie chwilą, która zostanie zarejestrowana na płycie, czy to będzie praca w studiu, która będzie raz zarejestrowana na płycie? Bo jazz jest też muzyką chwili. Jazz jest muzyką chwili, ale w tym wypadku jakby to, że muzyk jazzowy nie znaczy, że będziemy grali tam jakiś jazz. Jest to blisko momentami jakiegoś grania typu fusion, ale momentami. Nie? To nie o to chodzi. Ten muzyk jazzowy ma ogromną wrażliwość na... Podobnie reagujemy na różne rodzaje muzyki, podobne rzeczy lubimy w muzyce. Świetnie się dogadujemy. Zresztą już to mogę tyle zdradzić, że już kilka razy współpracowaliśmy. Aha. No tylko tyle. Powiem. Zaintrygowałeś. Czekamy na płytę. Tak. Dawaj następną gitarę. Kolejny przepiękny instrument z nami. Cóż to za instrument? Widzę od razu, że się, jak wziąłeś Fendera, to od razu ci się buzia uśmiechnęła. To jest drugi z Jeff Becków właśnie, o których mówiłem, że mam dwa takie z custom shopu Jeff Becki. Z tym, że oczywiście totalnie też poprzerabiany przeze mnie. Praktycznie została tylko deska i gryf, wszystko, profile, progi, wszystko jest pozmieniane, cała elektronika, klucze też. Siodełka, wszystko jest po prostu porobione. Fajna gitara, też ma bardzo ładne takie lejące brzmienie. No i też w ogóle można na niej grać i rockowo, i może, nie wiem, na przykład bluesowo.
też się do tego grania się nadaje. Chociaż oczywiście pewnie bardziej bluesowo zabrzmiałoby. O. Tak, nie? Tak brzmią mniej więcej tam przystawki. Każda gitara jest inna. Każda gitara, mimo tego, że brzmi podobnie, to brzmi trochę inaczej. Pamiętasz, jak dana gitara brzmi? Tak. Tak? Tak, i w ogóle to nie jest jakieś szukanie po omacku. Jak na przykład nagrywam coś, to jak idę wziąć instrument jakiś tam specyficzny, to wiem, że idę po nią, bo tam... Czasem się to nie sprawdza, ale zazwyczaj trafiam w ogóle z dźwiękiem, bo w nagraniach możemy sobie pozwolić na to, na co nie możemy sobie pozwolić na koncertach. Na koncertach wszystko jest tu i teraz i nie masz nigdy drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. To prawda. A w nagraniach można sobie poeksperymentować, można sobie pozwolić, wiesz, a to brzmienie, kurczę, to by się przydało może coś bardziej ciemnego, albo jasnego, albo bardziej takiego z jakimś dzwonkiem, nie? No, i wtedy następuje grzebanie w tych zapasach gitar, nie? Czy ten Stratocaster, czy ten Stratocaster. Wiem, że możecie mieć wrażenie dzisiaj, jak tutaj prezentuję te gitary, że wszystko jakoś mniej więcej brzmi podobnie, no ale tak to u mnie jest, że no, gram tylko siłą rzeczy, swoje dźwięki i w takim stylu po prostu, no, te brzmienia, które wam prezentuję, to nie są to prezentacje gitar, tylko prezentacje moich gitar, czyli dostosowanych do mojego stylu gry, dlatego nie próbuję grać w innym stylu niż mój. Myślę sobie też o gitarze, tak zwanej gitarze pierwszego wyboru. Czy u ciebie coś takiego istnieje jak gitara pierwszego wyboru, czy myśląc o tym, że idziesz do studia, zastanawiasz się najpierw, co będę grał i dopiero do tego dobierasz gitarę? Zawsze gitarą pierwszego wyboru jest mój Stratocaster, którego już dzisiaj pokazywałem, też Jeff Beck, tylko z inną, z brokatową płytką i od niego zaczynam. Aha. Jeżeli tam coś nie styka, no to dopiero zaczynają się poszukiwania, chociaż poszukiwania, to biorę wtedy drugiego, trzeciego Stratocastera, mam ich bodajże 12. Więc zawsze któryś trafię. Mam też straty takie klasyczne, dwa dokładnie, które są kompletnie nieprzerobione, nieruszone, takie jak ze sklepu, z singlami, bo to, co dzisiaj prezentuję, pokazuję, to są instrumenty głównie koncertowe, więc stąd są te przystawki nieszumiące i tak dalej, bo wiadomo, mam obsesję na punkcie gdzieś tam czystości brzmienia. Gdybym wyłączył na przykład bramkowania albo jakieś takie rzeczy, które tutaj mam w quadcortexie gdzieś tam zaprogramowane, no to na tego typu kompresji, przesterze i tak dalej, tego brumu, szumu byłoby dużo, dużo więcej. Stosuję bramki w bardzo ciekawy sposób, zazwyczaj dwie i obydwie bardzo maleńko w ogóle ustawione. Nie? Wspomniałeś o quadcortexie. Co cię skłoniło do tego, żeby zaopatrzyć się w ten sprzęt? To, że jest nowy, czy to, że jest, ma więcej możliwości od czegoś, co miałeś do tej pory? Pierwszą podstawową rzeczą, która odróżnia Cortexa od Kempera, na którym grałem przez ostatnich tam parę lat, czy też Fraktala, albo Helixa. Dla mnie on ma to samplowanie dźwięku, bo to jest, nie wiem, no, odpowiedź impulsowa, czy jak to się nazywa, ale tak naprawdę te wzmacniacze, które tutaj grają, są wzięte z prawdziwych wzmacniaczy, jakby zgrane. Tego Bognera też możemy podłączyć na przykład do quadcortexa i zgrać jego brzmienie do niego. Więc dla mnie te samplowania i dynamika tego jest znacznie lepsza niż w tych urządzeniach, które wymieniłem. I głównie to zadecydowało o użyciu tego.
Bo tu jest jeszcze parę rzeczy koncertowo na przykład jest gorzej dopracowanych. Aha. I tu mówię o takich tam na przykład rzeczach jak to ma trzy tryby pracy, tak? Scena, preset i stompbox. Nie? Bardzo łatwo jest incydentalnie nadusić w ogóle te dwa guziki i zmienia się tryb pracy. Mhm. A ja gram na koncertach tylko w trybie scena. Mhm. A polega to na tym, że w trybie scena efekty z jednej barwy przechodzą na drugie. Jak kończę solówkę, to delay mi nie zamiera, a ja już jestem na przykład, nie wiem, no to brzmi mniej więcej. Przechodzę na czystą barwę jeszcze ostatnio. Nie ma cięcia. Nie ma cięcia, nie? Więc są absolutnie płynne przejścia pomiędzy barwami. No, to jest bardzo, bardzo istotne, że presety się nie ucinają. No ale słyszałem, że firma już pracuje nad tym, że będzie można zablokować urządzenie w tym konkretnym trybie pracy, także jakoś sobie tam poradzimy. Poznałeś już dogłębnie Cortexa, czy cały generalnie czas pracujesz nad nim? To, co powinienem o nim wiedzieć, to wiem. Zresztą ja uważam, to w ogóle teraz powiem, nie wiem, no może ktoś to uznać za jakąś herezję, ale powiem tak, że tego nie należy w ogóle traktować jak wzmacniacz, bo to nie jest wzmacniacz. Mhm. Dla mnie to jest coś takiego, że bardziej jako producent podchodzę do tego, że robię takie poszczególne sceny brzmieniowe. Że na przykład w jednym banku mam zawarte, na przykład tutaj mamy utwór Królowie Życia w ogóle z koncertu i tylko do tego utworu są zastosowane wzmacniacze, efekty. Nie mam w ogóle takich barw ogólnych, że, że można każdy utwór mogę zagrać na takiej barwie. To każdego utworu mam zrobione, przygotowane barwy, ekwalizacje, tak żeby się nie mieszało z basem, żeby się przebijało przez klawisze i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu, że każdy z utworów mogę zaprogramować w najdrobniejszym szczególe. Każde odbicie delaya, każde, nie wiem, każdy reverb, wybrzmienie, jeszcze są, tak powiem, ekspresyny tak zwane, gdzie każdy parametr mogę do nich przystosować, mogę sobie wyciągać echo, mogę nawet przester zwiększać tym. Więc możliwości kreacji dźwięku i grania z tym urządzeniem są dużo większe niż granie na klasycznym zestawie. Mhm. Na wzmacniaczu się tego nie da zrobić. Co się da zrobić na tym urządzeniu. Dla mnie głównie przewaga tego to jest przewaga brzmieniowa i poznałem to urządzenie na tyle, że sam konstruuję tak zwane routingi, czyli wszystkie efekty, co po czym następuje, co jest użyte. Wszystko jestem w stanie sobie sam zaprogramować i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, kreatywna, bo z naszym akustykiem w zespole Kombi na przykład mamy wszystko uzgodnione, każdy utwór jest przetestowany, wszystkie brzmienia, barwy są dobrane i ja traktuję to, dla mnie to są jakieś takie sceny w ogóle właśnie. Wyjąłeś mi to pytanie z ust, bo właśnie miałem zadać, jak bardzo twoje wyobrażenie brzmienia w tym urządzeniu poszło na kompromis w dyskusji ze własnym akustykiem. Czy masz na przykład tutaj bank Królowie Życia, scena festiwalowa, bank Królowie Życia, scena klubowa, bank Królowie Mamy Życia? Mamy to tak dopracowane, że jest to wszystko jak gdyby uśrednione. Mhm. Nie ma tak, że jeżeli mam na przykład za dużo rewerbu, nie, czy ten przestrzeni w ogóle, czy coś, no to dostaję sygnał w ogóle, że jest za dużo przestrzeni i wtedy ją zmniejszam. To jest bardzo proste w tym urządzeniu w ogóle. Odjęcie miksu rewerbu, czy miksu delaya jest bardzo, czy feedbacku, czy każdego innego parametru jest bardzo, bardzo proste, łatwe i można każdy utwór, że tak powiem, wręcz dopieścić w najdrobniejszych szczegółach. I to jest właśnie przewaga tego typu urządzeń. Oczywiście wiesz, no, w studiu nagraniowym bardzo często używam po prostu prawdziwych wzmacniaczy, ale na koncercie przyznam się szczerze, że wolę, bo tych kilka wzmacniaczy mogę zmieścić do tego pudełka. Zresztą, żeby nie było, to jest tak, że
bazowo poruszam się na trzech, czterech wzmacniaczach. Cały program jest... Mógłbym zrobić na przykład coś takiego, że zastosować tutaj wzmacniacze z niego, na których na przykład były nagrywane niektóre utwory, ale też chcę, żeby koncert jakby stanowił brzmieniowo pewnego rodzaju stałość, nie? Więc nie eksperymentuję dużo z różnymi wzmacniaczami, pewne barwy się powtarzają, no i są jakby spasowane z brzmieniem zespołu. Jakby ograniczam możliwości tego urządzenia na korzyść tego, żeby mieć pewną bazę, stałe swoje brzmienie. Bo to bardzo łatwo przy tym popłynąć w ogóle w jakieś niuanse i niesamowite możliwości, że sobie zrobić na przykład do każdego utworu inne wzmacniacze, ale to jest paranoja, bo żaden akustyk tego nie opanuje potem, nie? To powiedz mi na koniec jeszcze... Jeszcze ostatnie zdanie na ten temat, nie? Bo muszę powiedzieć, że to nie jest urządzenie, to nie jest urządzenie dla gitarzystów, którzy lubią grać w tradycyjny sposób. Absolutnie odradzam, żeby na to wchodzić, bo się na tym nie odnajdą. To trzeba mieć takie podejście analityczne do tego, że dopasowujemy każdą barwę do danego utworu, bo jak pierwsze wrażenie, jak się podłączysz, nie znasz możliwości tego urządzenia, dopóki sam nie wypróbujesz pewnych rzeczy, no to pierwsze wrażenie może nie być wcale w ogóle fajne, że to spełnia jakieś tam standardy, no. Ale po drugim, trzecim, piątym razie metodą prób i błędów można się dopracować naprawdę całkiem przyzwoitych rezultatów. A chcę tylko powiedzieć, że silnik tego urządzenia jest 3 razy mocniejszy od Kempera i te sample są coraz bardziej wierne. Za chwilę powstaną takie, że będą niemożliwe do odróżnienia od prawdziwego wzmacniacza. Jesteśmy już blisko w ogóle. To prawda. Grałeś na fraktalach, grałeś na Kemperach, to tak z ciekawości. Zanim kupiłeś to urządzenie, wiedziałeś, co ono ma w środku, czy jak je kupiłeś, dopiero zajrzałeś do instrukcji obsługi? Niewiele wiedziałem, ale tutaj z moim kolegą Piotrem Łukaszewskim. On to, że tak powiem, wypróbował wcześniej i mówi, że słuchaj, to jest w ogóle fajna sprawa. Zresztą my się inspirujemy nawzajem wieloma rzeczami. Od wielu lat graliśmy razem w zespole Skywalker. Podobno mieliście przyspieszacze. Tak. A, to też jest ciekawa sytuacja, zaraz opowiem tę anegdotę, ale chodzi o to, że Piotrek mi zasugerował, że Cortex jest po prostu, bije tamte urządzenia wyżej wymienione na głowę właśnie realnością. On ma nawet coś takiego, to muszę to powiedzieć, że artykulacyjnie też przypomina wzmacniacz. Jeżeli weźmiesz to jakieś combo Fendera na przykład, to ma taką odpowiednią twardość w ogóle w brzmieniu, że musisz się trochę pospierać w ogóle artykulacyjnie, musisz parę rzeczy nadrobić. Tak jak super. Na wzmacniaczu się gra, że, bo te urządzenia, one mają takie tendencje, że brzmienie jest bardzo skompresjonowane w ogóle, I że się tak niby łatwo gra. A tutaj na tym jest właśnie odwrotnie, że trochę się trzeba napracować nad artykulacją i pod tym względem Cortex dużo bardziej przypomina prawdziwy wzmacniacz niż na przykład Kemper. Opowiedz o przyspieszaczach. A to było dawno jeszcze, jak graliśmy z Piotrem Łukaszewskim. Za pierwszych czasów Skywalkera mieliśmy jakieś pedalboardy takie tam i pamiętam po którymś z koncertów jeszcze graty były niezłożone, przyszło dwóch młodych pewnie adeptów gitary, domyślam się, i rozmawiali ze sobą, nie wiedząc, że my ich słyszymy. Mówią, a patrz, to te pudełka to są te przyspieszacze, co oni mają. Myśleli, że mamy tajemnicze urządzenia, które nam przyspieszają grę. Dzisiaj cyfrowo, teoretycznie jest to możliwe ale nie do zrobienia, ale no generalnie jest to bzdura, nie mieliśmy żadnych przyspieszaczy, za to mieliśmy zajebistą bekę. Grzegorz Skawiński był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję, Grzegorz, za możliwość spotkania. Zapraszam Was za tydzień, bo za tydzień już będzie grane. Jak to mówił klasyk, przejdziemy od słów do czynów. Dbajcie o siebie i zdrowia. Wszystkiego dobrego. Bye, bye.